Witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotowujemy warzywa zapiekane z bułką tartą. Cukinię przekrawamy na pół i kroimy w plastry o grubości 1 cm. Pomidory kroimy na pół. Cebulę również kroimy w plastry o grubości około 1 cm. I układamy równo na blaszce. Paprykę oczyszczamy z nasionek i kroimy na dosyć duże kawałki. Teraz przygotowujemy bułkę tartą.
Wrzucamy do niej posiekaną zieloną pietruszkę i posiekany albo przepuszczony przez praskę jeden ząbek czosnku. Solimy i mieszamy dokładnie. Dodajemy również 2 łyżki oleju. Ja dodaję oleju z oliwki. Nacinamy plastry cukinii. Solimy. I nakładamy bułkę tartą na warzywa. Jeżeli nie wykorzystacie całej bułki tartej, możecie ją zamrozić. Pomidorki kroimy na 4 albo na połówki i układamy je na cukinii i na cebuli. Polewamy oliwą. Blachę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Pieczemy przez 30 minut na środkowym poziomie w piekarniku i ostatnie 10 minut na samej górze pod grillem. W sumie piekłam 40 minut. Nasze warzywa nie tylko pięknie się prezentują, ale są bardzo smaczne.
Jeżeli spodobał się Wam mój przepis, proszę zostawcie komentarze i łapki w górę. Zapraszam na następne przepisy.